Siemanko, pokażę to modowanie Avengera. Pierwszym ja to użyję Speedo, wy możecie użyć Terrorbyte'a. Potrzebujecie dead slota na Terrorbyte lub na Speedo. W garażu w poziomie, ja tu Speedo, no to tu Speedo, wy Terrorbyte to Terrorbyte. Potrzebujecie zmodowany wtedy na jakimś B2, B3 lub B4 takie Speedo lub Terrorbyte'a, z którego będziecie chcieli mody przerzucić. Pierwszą część filmiku, jak zrobić dead slota na Terrorbyte'cie, ominąłem. Link do tego, jak to zrobić, w starym filmie modowania z Avengera. Link do filmu wrzucę w opisie. Możecie sobie zrobić tego dead slota. Tam wrzucę, jak go zrobić i jak go usunąć. Dwa linki będą. Dlatego ja to część pominam. Ja tu już przechodzę do konkretu, jak zmodować Avengera. Potrzebny będzie finał napadu z bazy. Na chwilę jeden znajomy. No i wiadomo, Avenger. No i wy będziecie jeszcze potrzebowali modowane Speedo lub Terrorbyte'a na poziomie tam B2, B3 lub B4, z którego mody będziecie chcieli przerzucić. Teraz tak, ja tu już będę wybierał Avengera, to muszę wezwać sobie jakiś samochód na literkę A, Addera najlepiej. Czy tam Asbo, od jakiś na literkę A, żeby jak najszybciej później wybrać Avengera, bo tu nie będzie na to tyle czasu. Ja wzywam Addera, czekam aż się pojawi na mapie. Jest, no to zasuwamy. Znajomy, który wam będzie pomagał najlepiej, niech będzie z wami już na sesji, on zaproszenie do napadu będzie musiał przyjąć przez telefon, przez profil. Pamiętam, kiedyś dołączałem, to by działy się cuda. No ale dobra, to jest mój modowany, ja go zmienię, bo to nie psuje mi do zestawu. Do reszty seciku. Udajemy się do tego pokoju napadu, no i tutaj robimy ten trik, że potrzebujemy zapkę od Simona, Rona lub Geralda i będziemy klikać strzałkę w prawo i spamować krzyżyk do góry i dwa razy A lub dwa razy X, zależy jaka platforma. Jak wy tam spamujecie, nie wiem, ja tu klikam w prawo i no, jest zapka od Lester Geralda. Ja tu klikam strzałkę w prawo i spamuję raz do góry krzyżyk, dwa razy A, tylko robię to szybko. I tak trzeba tu spamować. Jeżeli traficie, to powinno być problem Bogdana od Geralda i na niebiesko, nie na zielono. Nie trafiłem. To kolejna próba. Jeszcze raz strzałka w prawo i spamuję. Krzyżyk do góry, i do góry, do góry, tylko to trzeba naprawdę tu robić bardzo szybko. Tu nawet słychać ten dźwięk, czy trafiliście, bo będzie słychać w tle dźwięk, że wysunęliście telefon i dwa takie kliknięcia, że przyjęliście to zaproszenie do Geralda. No to trzecia próba. To samo. Strzałka w prawo i ten spam. Było słychać, że trafiłem. Jest Geralt, jest problem Bogdana, pasuje, zatwierdź ustawienia, zapraszacie znajomego, najlepiej mówię, on na sesji, wysyłacie wszystkich z sesji, on przyjmuje to zaproszenie przez telefon. Jak dołączy, rozpoczynacie. Tu jakbyście robili dead slota, robicie to samo, tylko mówię, wy wezwiecie Tesseracta, potem Terrorbyte'a. No ja tą część pominąłem, to wspominałem o tym na początku. Teraz tak, szukamy naszego Avengera, jest, dajemy, gotowy do gry. Znajomy tam nie będzie mógł nic zrobić, to albo czekacie, aż czas się skończy, albo ja w ciemno kliknąłem do góry, potwierdziłem i też znajomy przyjął ten, potwierdził gotowość. Rozpoczyna się wam ta misja. Odrzuci was w kosatce, znajomy zwyczajnie opuszcza, no ten napad, wyciąga telefon, nam opuszcz, przez telefon klika. Mek, znajomy opuścił mnie, zaliczono. Glitch na hajs, plus 500 000 dolarów, znaczy się. Klikamy, swobodna rozgrywka. Wywali nas na górze Chilliard i na mapie nie może być teraz widać tego naszego Avengera. Otwieramy mapę, sprawdzamy, nie ma Avengera, gitara, zrobił się teraz tak jakby dead slot na Avengerze.
gdybyście robili na Terrorbyte'a Deathslota, on musi być widoczny. Teraz udajecie się do swojej bazy. Możecie się teleportować. Ja tu akurat się nie dałem, bo anawaki coś ich wywaliło, fabułę. Ale sobie zaprosił znajomego i ten. Poleciałem jego opresorem. Na starej generacji, my jeszcze tu, jak pamiętam, wtedy robiłem, można było się teleportować przez wyłączenie pada. No, nowa generacja lipa z tym właśnie, dlatego mówię, ja tu doleciałem sobie opresorem od znajomego. A wy możecie tam przez inny tryb celowania się teleportować, tutaj nic się nie dzieje. Ale udajecie się do swojej bazy. I tutaj tak. Baza albo pełna cała, albo jedno wolne miejsce, ale najlepiej niech będzie pełna. Wzywacie teraz z jakiegoś garażu, najlepiej darmowe LNG, bo to auto stracicie niestety. Że ja tu wzywam jakiegoś tam Hot Knife'a. Dobra, auto dostarczone. No ten pojazd stracicie, to już chyba mówiłem. I wjeżdżamy do bazy, potwierdzamy komunikat, że jest pełna, chyba że nie, ale wtedy jedno miejsce musi być wolne, że wy ją zapełniacie, ale to i tak to auto stracicie. Najlepiej baza pełna, potwierdzacie komunikat o zamianie pojazdów i zamieniacie za jakiś inny pojazd. Teraz tak, udajemy się do Avengera, tej naszej czarnej perły, tego naszego Deathslocika, zmieniamy w nim cokolwiek, wysiadamy z Avengera. Odrodzenie dajemy na klub nocny, wymuszamy zapis gry, idziemy na fabułę i z fabuły wracamy na sesję dla zaproszonych. Dlatego odrodzenie na klub nocny, żeby przyspieszyć trochę tego glitcha, a nie lecieć z bazy do klubu nocnego. No i w klubie nocnym, tak jak mówiłem na początku, jak już macie te deathsloty na Speedo i Terrorbyte, no to na innych poziomach garażu musicie mieć już modowane jakieś Speedo czy Terrorbyte'a, z których mody chcecie przerzucić na tego waszego Avengera. U mnie tu były na B3, to zasuwam na B3. Tu chociaż poprawili, można już biegać po klubie nocnym, a nie sobie tylko spacerować, jak to było kiedyś. Teraz tak, ustawcie odrodzenie sobie z powrotem na bazę. Wsiądźcie do tego Speedo czy tam Terrorbyte'a, z którego chcecie przerzucić mody, zmieńcie w nim cokolwiek, opuśćcie pojazd, gra się sama zapisze, to znowu idziecie na fabułę, wracacie na sesję dla zaproszonych, no odrodzi was w bazie, dlatego mówię zmieniać te miejsca odrodzenia, bo jest szybciej. No i jak już jesteśmy w bazie, odrodzi nas, pojawi wam się nowo zmodowany Avenger. Żeby go na 100% zapisać, wystarczy też wsiąść do niego, zmienić w nim cokolwiek, glitch zakończony. Także mówię jeszcze raz, jak zrobić Deathspota na... No tam było pokazane na Terrorbyte, link będzie w opisie, jak go naprawić, link będzie w opisie, no a tu nowa metoda, jak go zmodować. Pozdrawiam, Elon.